Zacznijmy od tego, że najnowszy serial Wachowskich i twórcy Babylon 5 Michaela Straczyńskiego to coś zupełnie innego niż mogliśmy się spodziewać. Przy czym w tym wypadku inny wcale nie musi oznaczać gorszy, tylko raczej taki, który ma szansę bardzo spolaryzować odbiorców. Udostępniony przez Netflix 5 czerwca Sense8 to 12-odcinkowa przypowieść z elementami sci-fi, dotykająca w nowatorski sposób tematu tożsamości. Pod względem struktury przypominać może ostatni film Wachowskich, Cloud Atlas, gdzie wielowątkowa akcja rozrzucona jest między różnymi bohaterami, światami i epokami i przeplata się, tworząc uniwersalny przekaz o bliskości i sensie istnienia. Fani Cloud Atlas dostają jeszcze jeden prezent w osobie Duny Bay, niemalże powielającej swoją rolę buntowniczki i bohaterki za sprawę. Wachowscy i Straczyński eksploatują tematy egzystencjalne, co i raz ocierając się o banał, operując bardzo prostymi chwytami i manipulując emocjonalnie widzem na bardzo podstawowym poziomie. Mimo to trudno im tak naprawdę coś konkretnego zarzucić. Tytuł serialu Sense8 wcale nie oznacza ósmego zmysłu, tylko skrótowy zapis słowa Sense8, czyli odczuwający. Sense8 to grupa 8 bohaterów i bohaterek, którzy mimo dzielących ich odległości języka czy różnic społecznych i kulturowych, mogą się wzajemnie wyczuwać, a także spotykać. Mogą też korzystać wzajemnie ze swoich umiejętności, co w miarę rozwoju historii okazuje się nader praktyczne. Ci, którzy po Sense8 spodziewali się Matrixo-podobnej, napakowanej akcją historii o superbohaterach, w której moce wybrańców krzyżują się jak w Kapitanie Planecie, poczują się rozczarowani. Zamiast efektownego sci-fi mamy tu bowiem do czynienia z uniwersalną przypowieścią o miłości we wszystkich kolorach tęczy, bo Sense8 to serial LGBT. Mitologia wyłania się z fabuły powoli, przygnieciona personalnymi historiami bohaterów i quasi-rewolucyjną filozofią o indywidualizmie i akceptacji. Skupienie się na wątkach personalnych przypomina nieco Lost, co wzmacnia obecność w obsadzie Navena Andrewsa. W serialu jest i wątek polski w osobie mieszkającego w Chicago policjanta Willa Górskiego, noszącego t-shirt z polskimi orzełkami. Sense8 jest pięknie nakręcony, nie ma w nim sztuczności, akcja dosłownie płynie i trudno oderwać się od kolejnych odcinków. Formalnie to swego rodzaju patchwork różnych gatunków filmowych. Są w nim i elementy azjatyckiego kina akcji, policyjnego procedurala, science fiction czy Bollywood. Sceny, w których kamera przenosi się w przestrzeni dzielonej przez poszczególnych odczuwających, to mistrzostwo logistyki. Mimo to finałowy odcinek pozostawił mnie z przekonaniem, że o ile historie na personalnym poziomie zagrały bardzo dobrze, o tyle główny wątek urwał się zbyt szybko. Sense8 doczekało się już skrajnych opinii, od zachwytów po zarzut, że to zakamuflowana kampania równościowa wszelkich możliwych mniejszości. Dla mnie to przede wszystkim pierwszy serial, którego tak naprawdę nie potrafiłam ocenić, ponieważ dotychczasowe kryteria do niego nie pasowały. Dlatego jeśli lubicie tylko te piosenki, które już raz słyszeliście, omijajcie Sense8 z daleka. Ale jeśli ciekawi Was coś nowego, sięgnijcie po ten serial. No i to już wszystko od nas. Oczywiście bardzo mnie ciekawi, co sami myślicie o Sense8. Czy już mieliście okazję obejrzeć chociaż jeden odcinek? Piszcie w komentarzach. I tradycyjnie, jeżeli podobała Wam się dzisiejsza recenzja, możecie dać nam lajka, zasubskrybować nasz kanał, możecie nas też śledzić na Facebooku, Instagramie, Snapchacie oraz czytać na jakbynie patrzeć.com.